W kilku poprzednich filmach pojawiło się pojęcie sumy Riemanna. Dobrze, teraz co to takiego było, więc przypomnę. Otóż zastanawialiśmy się, w jaki sposób można przybliżyć wartość pola takiej figury, której jednym z boków jest fragment wykresu funkcji, a trzy pozostałe boki to są odcinek AB na osi X, no i dwa takie pionowe odcinki. Czyli interesowało nas to pole pod wykresem. No i pomysł był taki, że dostaniemy pewne przybliżenie tego pola, jeżeli przeprowadzimy następującą procedurę. No, podzielimy ten nasz odcinek AB, powiedzmy, na n równych części, tak jak tutaj, czyli wybieramy punkty x1 aż do xn minus 1, one są równoodległe, to wtedy mamy odległość pomiędzy tymi, długość tego mniejszego odcinka, to jest delta x, to jest b minus a przez n, ponieważ one są równe. No i w każdym z tych mniejszych odcinków biorę wartość funkcji, powiedzmy, tak jak tutaj, w lewym końcu tego mniejszego przedziału, no i rysuję taki prostokąt, prawda? No i biorę sumę pól tych prostokątów, tak, to jest tutaj napisane w takiej notacji używającej pojęcia symbolu sigma, sumy. I to, co tu mam, to jest oczywiście pewne przybliżenie tego pola pod wykresem. I takie sumy nazywają się sumami Riemanna. No i tutaj mamy zdjęcie Bernarda Riemanna. To był niemiecki matematyk, który żył, jak tu widzimy, w połowie wieku XIX. No, jak tu policzymy, widać, że dosyć krótko żył, żył 40 lat równo. I mimo tego krótkiego życia, to jest jeden z najwybitniejszych, można by powiedzieć, matematyków. Jego nazwisko nosi bardzo wiele twierdzeń z analizy zespolonej, z geometrii Riemanna, prawda, czyli geometrii, która jest podstawą na przykład ogólnej teorii względności. No i też w takim elementarnym kursie analizy, no, jego nazwisko jest związane właśnie z pojęciem całki oznaczonej, zwanej również całką Riemanna. No i on zdefiniował właśnie precyzyjnie, jak obliczyć to pole pod wykresem właśnie za pomocą tych sum Riemanna. Czyli im więcej punktów tutaj wybierzemy, tym lepsze przybliżenie rzeczywiście tego pola dostaniemy i w granicy możemy się zapytać, czy istnieje granica przy n dążącym do nieskończoności, no właśnie z tych sum Riemanna. No, czyli znowuż może taki jeszcze krótki rysunek tutaj pomógł, prawda? Jak to n rośnie, to mamy pewien wykres funkcji. No i co? I teraz mamy tych prostokątów bardzo dużo. No, prawda? Coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej tych prostokątów. No i tak intuicyjnie wyczuwamy, że jakby błąd, który popełniamy, będzie coraz mniejszy i w granicy właśnie, i okazuje się, że ta granica istnieje, przynajmniej dla funkcji ciągłych, a nawet no nie jest to tematem naszego filmu, dokładnie dla jakich funkcji ta granica istnieje, w każdym razie dla tych funkcji ciągłych na pewno istnieje i to jest precyzyjna definicja właśnie tego, co nazywamy całką oznaczoną, no i którą oznaczamy właśnie symbolem całki, to powinno się chyba kojarzyć z takim S wyciągniętym, S, czyli suma f od x dx. No i teraz to dx tutaj, to ma przypominać to delta x, tak? Czyli mamy taką sumę nieskończonej ilości, nieskończenie, prawda? Wtedy jak n nam rośnie, jak nam n rośnie, to widać, że te prostokąty delta x dąży do zera przy n dążącym do nieskończoności. Czyli mamy tak w cudzysłowie nieskończenie wiele, nieskończenie cienkich prostokątów, no a precyzyjna definicja to jest właśnie ta granica i to jest, prawda, całka oznaczona. No, zwana również całką Riemanna. Teraz to właśnie to dx i delta x to powinno się kojarzyć, no również jak przypomnimy sobie, co to jest iloraz różnicowy, czyli jak uczymy się o pochodnej, to tam się pojawia delta y przez delta x, tak? I teraz granica znowuż przy delta x dążącym do zera, to była pochodna, tak? Jeżeli y to jest f
prim od x, tak? A inna notacja na tę pochodną, no to właśnie było dy, powiedzmy, pod x, tak? I znowu się pojawia to d, tak? No to jest pewien historyczny historyczna rzecz, prawda? Że początkowo rzeczywiście wyobrażano sobie to, że to jest takie nieskończenie mały przyrost. No teraz to zostało właściwie wyeliminowane przy pomocy pojęcia granicy, więc... Ale to jest taka nadal dobra intuicja. Teraz w tej całce Riemanna oczywiście podział nie musi być na n równych części. Możemy tam jest w tej definicji, definicja granicy jest troszeczkę ogólniejsza niż przy n dążącym do nieskończoności. Teraz nie chcę w to wchodzić tak naprawdę i też nie musimy brać wartości funkcji w lewym końcu przedziału, możemy brać w prawym albo w zasadzie w dowolnym punkcie w tym mniejszym przedziale. Teraz jeszcze chciałem pokazać dwa rysuneczki na zakończenie, które jakby być może jeszcze lepiej pokazują ideę tej całki Riemanna. Otóż tak zwane, chciałem powiedzieć, o górnej i dolnej sumie Riemanna, czyli tu znowuż mamy wykres pewnej funkcji, wybrałem kilka punktów, akurat trzy punkty, czyli one nie mają być w równej odległości i nie są tym razem równe. Teraz w każdym z tych mniejszych przedziałów wybrałem maksimum, punkt, w którym funkcja osiąga maksimum i narysowałem taki prostokąt, prawda? I teraz jasne jest, że suma tych niebieskich prostokątów tutaj ogranicza mi od góry pole pod wykresem. To jest tak zwana suma górna. Natomiast jak w każdym z tych mniejszych przedziałów wezmę najmniejszą wartość funkcji i narysuję takie prostokąty, tutaj one są zacieniowane na żółto, to jest tak zwana suma dolna i oczywiście z kolei ta figura siedzi w tej pod wykresem, wobec tego to pole, mam ograniczenie z góry i z dołu na pole pod wykresem. No właśnie, to jest, czyli mam sumę górną, sumę dolną. Teraz co się dzieje, jak dorzucam punkty? No tutaj narysowałem... Tak, dorzuciłem dwa punkty. No gdzieś w którymś z tych przedziałów, akurat w dwóch przedziałach dorzuciłem dwa punkty. Teraz co się stało z sumą górną? No i widać, że teraz suma górna mi się zmniejszyła, to znaczy dostałem lepsze przybliżenie. Rzeczywiście lepsze, no bo tutaj zobaczmy, ten kawałek tutaj, on był na niebiesko zacieniowany na przykład, prawda? A teraz już go nie liczę, czyli mam troszkę lepiej, podobnie tutaj. No to są rzeczy, które mi odpadły od tej mojej nowej, czyli ta nowa moja suma górna jest mniejsza od tamtej o te dwa kawałeczki. Podobnie suma dolna z kolei, suma dolna mi wzrośnie. Znowuż tutaj tu był taki kawałek żółty, którego, prawda, który się poprawiłem, ten kawałek, prawda, dodałem go tutaj. No i tu jeszcze był taki kawałek i ten kawałek też dodałem, prawda? On poprzednio nie był uwzględniony. Tak, bo to było, tutaj była linia. Czyli widać, że sumy dolne mi rosną. Tak? Czyli mogę, ale oczywiście cały czas to pole jest pomiędzy tą sumą górną i sumą dolną. No i to jest tutaj taka idea dorzucania punktów, siedzi właśnie tutaj w tej precyzyjnej definicji całki Riemanna. Co się dzieje, jak dorzucam tych punktów coraz więcej i więcej. Oczywiście muszę je dorzucać w jakiś sposób taki też, no w pewien sposób, prawda? Nie mogę ich dorzucać na przykład wszystkich punktów do jednego przedziału, tak? Chodzi o to, żeby tak naprawdę, żeby te moje przybliżenia były coraz lepsze.